Dziś w serwisie rawa.pl gościmy naszego rawskiego mistrza świata, Kamila Sypkę. Ostatnio ogromny sukces. Opowiedz nam o randze tych zawodów. Moje ostatnie zawody to były Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Odbyły się one w Szwecji, w mieście Sundsvall. Były to zawody na bardzo wysokim poziomie, padło wiele rekordów świata. Padł też mój rekord życiowy, 257,5 kg. Szczerze mówiąc, nigdy takiego ciężaru nie miałem wcześniej na rękach, ale udało się. Zająłem tam trzecie miejsce, zaliczyłem wszystkie podejścia i były to dla mnie bardzo udane zawody. Rzeczywiście to był ogromny sukces. Jakie są dalsze plany? W czerwcu będę chciał wystartować w Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym. Później przez następne jeszcze 2 lata będę juniorem, więc w ciągu tych 2 lat mam nadzieję, że uda mi się poprawić jeszcze swoje rekordy w wyciskaniu leżąc nie tylko, bo mam nadzieję, że też wrócę do trójboju siłowego. Wyciskanie leżąc jest takim uniwersalnym sportem, hobby wartym polecenia młodym ludziom? Tak, i prawdę mówiąc bardzo dużo osób wyciska sztangę, tylko że niewiele osób może jeździć na zawody ze względu na małą liczbę klubów w Polsce i w okolicy nawet naszego miasta. Jeżeli mam być szczery, to na każdej siłowni znajdą się osoby, które wyciskają sztangę. Tak samo jest z trójbojem siłowym, który jest generalnie bardzo mało popularną dyscypliną. A tak naprawdę na każdej siłowni znajdują się osoby, które robią przysiady, martwe ciągi. I gdyby było więcej klubów, gdyby była to bardziej spopularyzowana dyscyplina na takim niższym poziomie, żeby nie było tylko mistrzostw Polski, to dużo ludzi mogłoby trenować, startować i jakoś by coś się kręciło dalej. No właśnie, ty też nie startujesz z klubu rawskiego. Chciałbyś rozwijać się tutaj na miejscu, w naszym mieście? No tak, gdyby był taki klub w naszym mieście, jak najbardziej chciałbym go reprezentować. Niestety najbliższy klub, jaki sobie znalazłem, był w Kielcach i dlatego tam zacząłem trenować. Wyglądasz dość solidnie. Spotykasz się ze stereotypami dotyczącymi ciężarowców? Oczywiście, że tak. I najczęstszym stereotypem, z jakim się spotykałem, było to, że biorę sterydy. Bardzo śmieję się z tego po prostu, dlatego że osoby, które zarzucały mi zażywanie dopingu, nie spytały mnie ani o trening, ani o dietę, tylko po prostu prosto z mostu mówili mi, że biorę sterydy, a to tak nie tędy droga. A jak wygląda taki normalny dzień posiadacza brązowego medalu Mistrzostw Świata? No to codziennie rano wstaję o 6, bo na 7 idę do roboty. Tam walimy sobie już, tam 7:30 to już mamy kawkę, pogadamy sobie, zjemy coś i idziemy do betoniarki, ja tam zawsze tą zaprawę, krzyczą na mnie, Kamil, dawaj to cegła, tu zaprawa, no to trzeba biegać z tym wszystkim, no ale jakoś tam daję sobie radę, tak? Później o 13 mamy znowu kawkę, to bardzo fajnie, tam posiedzimy, pogadamy, no i o 17 do domu, coś zjeść, umyć się, przebrać i na siłownię. I tak właściwie każdy dzień, no do 21 trenuję. Później do domu, zjeść coś po treningu i spać. Czego trzeba życzyć mistrzowi świata? Przede wszystkim zdrowia chyba, bo jak będzie zdrowie, to już mogę sobie trenować i zdobywać następne medale, a jak nie będzie zdrowia, to już na siłownię nie będzie można chodzić, to się nic nie podźwiga. No i pewnie medalu za rok na mistrzostwach. No to się okaże, to już nie kwestia życzeń.